Druk numer 469 referuje Krzysztof Jakubowski, tak? Tak jest. Pan Gerz, stawia opinię dotyczącej ustalenia warunków zadłużenia za zamierzenie inwestycyjnego w gminie Jadwigi 223. Paragraf pierwszy odnosi się negatywnie. Wniosek był strony zamiarów zarobkowy dla zamierzenia inwestycyjnego w budynku mieszkalnego i rodzinnego wraz z częścią usługową handlową i podziemnym garażem samochodowym oraz towarzyszącym infrastrukturą na działkach 99/9 od 90 obrocze wraz z przebudową istniejącego zjazdu działki drogowej 37 od 90 obrocze przy ulicy Klawia 223. Uzasadnienie. Zamierzona sprawa tej inwestycji, przede wszystkim kwadratura za szerokiej inwestycji grantowej 33 metry odbiega w sposób dość istotny obiektów stojących w sąsiedztwie i w związku z tym nie jest celowe znaczenie tego typu monumentalnej budowli. To jest kucie gospodarna ludzi, gdyby ktoś chciał decyzyjnie... Ktoś chce zobaczyć gazetki? Technicznie wygląda przede wszystkim ściana, która ma 33 metry od strony budowy jedynie. Wyobraźcie sobie Państwo ściany o szerokości 5 metrów. Czy ktoś z Państwa chce jakiś zabrać głos, wnioski, uwagi? Na wstępnym będzie sam mieszkanie, bo to jest ta sama uchwała. Czy czekamy, czy głosujemy? Głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta.